Jackiem ze względu na tego, że było nas 9 na rogu w seminarium, a 4 aż Stanisławu, co żeby odróżnić każdy miał ksywę. Przyjechałem do Sienkowic. W Sienkowicach był przygodny kanonik Tadeusz Wiśniewski. Ciekawa postać, niesamowicie ciekawa. To człowiek ponoszący trudy dla wiary. To człowiek rzeczywiście wierzący w Boga i żyjący w wiarę. Bo wierzyć w Boga to jest łatwiej, ale wierzyć Bogu, o, to jest trudno. Nie tylko nam, ale nam kapłanom. Wierzyć Bogu, że co Pan Bóg chce od nas. Wczytać się w głos Boga i zrozumieć, co Pan Bóg chce od nas. Tak trudno. Przygodny ksiądz Wiśniewski zawsze miał jedną rzecz, którą bardzo często poruszała, chociaż długo był w parafii. Odbywały się takie posiedzenia w parafii, stąd też uciekły z Witnika w 10 roku, żeby nie być nudziarzem. Ksiądz Wiśniewski przemawiał, mówił o masonerii i o żydowstwie. To był jego konik, był odczytany niesamowicie pod tym względem i pewnego dnia niedzielnego mówił to samo ciągle, powtarzając swoje rzeczy, można mówić kazania, trzeba być rzeczywiście rozmówcą, żeby nie powtarzać. W pewnym momencie, kiedy zrobił przerwę w czasie kazania, usłyszał głos: Mio! Jak się wkurzył na wyprowadzić tego pijoka. A to przyjechał jakiś tam mężczyzna, który pracował ciężko na roli. Wiecie, jaka była ciężka praca, bo teraz jest łatwo na roli. Są kombajny, są maszyny, traktory. Upracowany, umęczony ten bo kobiety umęczone również pracą, bo przecież nie było pralek, nie było takich przyrządów, które ułatwiały życie. Usnął po prostu. Myślał mu się, że idzie koniem. I koń stanął i mówił: A ksiądz Wiśniewski tak się zdenerwował, że go nazwał pijokiem. Żebyście nie krzyczyli, czasami jak długo mówił Dio, to zrozumie, że uznaliście, że nudne kazanie, ale chciałem powiedzieć, wracając do tematu, że ta miejscowość rzeczywiście jest przepiękna. Litnik to taka moja pierwsza parafia, którą pokochałem sercem i rzeczywiście do niej często wracam i znak wspomnienia, jeśli mi się tam jakieś inne parafie tylko, a było to czwarta czy piąta parafia z kolei, jako wikariusz, byłem tutaj już jako wikariusz terenowy, z myślą, żeby budować parafię. I dzięki takim prozaicznym rzeczom, jak wczoraj, czy kiedyś będąc na Wefilie, mówiłem Duskowi Tądlowi, przepraszam, panu Duskowi Tądlowi, że tyś uratował Litwin, że jest parafią. A dlaczego byłeś zdziwiony? A bo jak przyjeżdżałem tutaj na kolędę w 76 roku, no to część wioski tutaj się umówiła, że nie puszczą księdza na kolędę. Oni chcą należeć do Sienkowic, nie tych heków tam, jak nazywali czasami mieszkańców Witnika. Trudno przewidzieć, jakie były głosy wtedy, w opatrzności Bożej. Serdecznie gratuluję Wam tej świątyni jeszcze na wstępie i dlatego gratuluję również tego, że się starzejemy. Dużo ludzi odeszło. Widzę panią, która jest sama, jedna, druga, trzecia, mężowie odchodzą. Umierają ludzie. To o tym dobrze wiemy i że starzejemy się, to łatwo to zobaczyć, kiedy patrzymy do lustra. Wtedy jest bardzo zobaczyć łatwo, że również ja się starzeję. Bo trudno to uwierzyć, mój kolega, dyrektor Kuty Węzin, kiedyś miał chodzić 50-lecie. Pojechał do swojej koleżanki, którą kochał w szkole ogólniaków, Anna Kupery, i pojechał ją zaprosić na 50-lecie kończenie matury. No i zajechał i pyta się, tam spotkali się mężczyzna, gdzie tu mieszkałam, to u góry, koło Zawiercia. Chłop zatrzymał się i mówi: nie wiem. Aha, to moja żona powiedziała, to moja żona, przepraszam, ona się inaczej nazywa teraz. Ale mówi: niech pan zgłada tę żonę, ja jestem kolega z Ładej Szkoły i tłumaczył. Panka wyjdzie, panka wyszła i on patrzy, mówi do mnie: wiesz co, bym przerażony, taka stara baba wyszła,
Dobrze się nie ożeniłem wtedy z nią. Ale wiesz co, najgorsze było to, że ona zapytała się mnie, a kto pan jest? Ona mnie nie poznała, że ja ją nie poznałem, to było oczywiste, ale że stąd też właśnie zmieniamy się wszyscy i nie mają wątpliwości, że te małe dzieci, kiedy tu przyszedłem w 1976 roku, były maleńkie, a teraz już na rękach trzymają swoje wnuki. Bracia i siostry, urzekła mnie historia, wracając do tematu dzisiejszego kazania, Gracja Minford, którą poznałem niedawno dzięki lekturze jednej z gazet, bo była ona córką miliardera, bardzo bogatego człowieka w Stanach Zjednoczonych, niestety niewierzący. Wstąpiła do zakonu i po kilku latach przyjęła ślub wieczysty. Po śmierci ojca otrzymała w testamencie 12,5 miliona dolarów. Może sobie wyobrazić, jaka to suma. Ale pod warunkiem, że porzuci wiarę katolicką i opuści kościół, klasztor. I taką propozycję, na tą propozycję odpowiedziała bardzo świadomie: mój niebieski ojciec jest wiele bogatszy od mojego ziemskiego ojca i da mi jeszcze większą nagrodę, i zrezygnowała z tych milionów. Bracia, wyobraźmy sobie świętego Jana za patrona. Jest patronem Delfiny. Stąd trzeba byłoby może zafascynować się jego postacią. Słyszeliśmy fragmenty tego dzisiejszych czytania. Kim był Jan Chrzciciel? Uznawany za ostatniego proroka Starego Testamentu. Urodził się w miejscowości Aikarim. Tam jego mama Elżbieta, krewna Matki Bożej, i Zachariasz, kapłan, mieszkali. Przyszedł na świat, gdy rodzice byli już posunięci w latach. Narodziny jego były zapowiedziane przez anioła. W młodym wieku po śmierci rodziców rozpoczął życie pustelnika. Na pustyni został przez Pana Boga powołany na proroka, wzywał ludzi do nawrócenia, udzielał chrztu, przygotował ich na publiczną działalność Pana Jezusa. I właśnie o nim powiedział Pan Jezus, że spośród narodzonych z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. I za krytykę niemoralnego małżeństwa Heroda i Herodiady, jak Anglia dzisiejsza opowiada, został strącony do więzienia, następnie ścięty, przyniesiono mu makabryczne rzeczy na gnisie, głowę ściętą. To krótka historia, biografia świętego Jana Chrzciciela, proroka, który wskazał na Pana Jezusa, kiedy był w Jordanie: oto Baranek Boży, nie jestem godzien rozwiązać sandała u nóg jego. Tragizm Heroda polegał na tym, że lubiał go słuchać, a jednocześnie był mściwy. Dlatego ściągło. Odczuł, ilekroć mówi Pismo Święte, go usłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież bardzo chętnie go słuchał. Słowa Jana Chrzciciela poruszyły jego sumienie. Zniewolenie jego było jednak bardzo silne. Prawdą hedonizmu, czyli przyjemności, prawdą również żyć spokojnie. Tak my to próbujemy. Żyć spokojnie, mieć po prostu sumienie spokojne. Dla przyjemności często niektórzy żyją. Dlatego, bracia i siostry, jest na pewno święty Jan Chrzciciel, którego dzisiaj czcimy, człowiekiem prawym, posłusznym Słowu Bożemu. Herod nie jest jakimś ikoną, ale obrazem nas wszystkich. Słyszymy przecież nieraz nauczanie kapłanów, biskupów, słyszymy nieraz nauczanie ojca, matki, żony. Tyle razy słyszymy słowa: popraw się, napraw się. Inaczej postępuj, nie mów tak, nie rób tak, kochaj Pana Boga, a my po swojemu, my swoje uważamy. Nawet słyszymy od dzieci często: ty jesteś za stary, albo to były inne czasy, teraz są inne czasy. Życie dla Pana Boga jest zadane każdemu z nas. Zobaczcie, taka sekunda,
właściwie nic w sekundach. A jednak tak ważna ta sekunda. W jednej sekundzie można zabić człowieka, ale w tej samej sekundzie można dać życie człowieku. Jak ważna jest ta mimo wszystko ta sekunda, bo z sekund się składają minuty, godziny, lata. Tak czasami te drobnostki, które są w życiu naszym codziennym, składają się na piękno człowieka albo na brzydotę człowieka. Jak otworzy usta, czy to człowiek prawie, słyszymy czasami przeklinanie. W sklepie kiedyś mówię, słyszę, jak rozmawiają dla ludzi, kurwa i kurwa i przekleństwo i przekleństwo. Poszedłem do niego i mówię, panie, ja słyszałem taką opowieść, jak syn mówi do mamy swojej, mama, te dwa, jesteś najpiękniejsza, dwa paraki w tym futrze. I tak patrzę na nas, bo tak jak pan mówi, mówię, to zbawiam się później, że nie wiem, czy bo widzę, że był pijany. Ale często takie również w naszych rozmowach, w domach, takie rozmowy prowadzimy wobec naszych dzieci, wobec gminy. Skąd też trzeba postępować, mówić inaczej, jak widzą w domu swojego ojca, matki. Nie pouczać słowem, ale czynem. To jest zadanie. To właśnie ten święty Jan od nas żąda, żebyśmy byli ludźmi kochającymi Boga ze wszystkich sił, z całej mocy. Szma Izraelu, mówił Izrael, Izraelita. Słuchaj Izraelu. Napisał sobie tutaj na czole, na rękawach miał filakterię. Sobie nie zapomnieć. Szma Izrael, słuchaj Izraelu, Bóg jest jedyny. Będziesz go miłował z całego serca, ze wszystkich sił, z całej mocy. Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego. Przyszedł na budę pieniądze. Będziesz całe życie walczył o niebo. Trzeba walczyć. Trzeba się starać, żeby być nie bardzo bogatym, ale jeżeli zapomniałeś o tym, co najważniejsze, to jesteś biedny człowiek. Możesz mieć miliony, jak ten człowiek, ojciec tej zagonnicy. Cóż z tego, że miał te pieniądze? Musiał je zostawić, rozdać. Państwo zabrało te pieniądze. Tak się ustosunkował do swojej córki. Są bracia i siostry, chrześcijaństwo to nie tchórzostwo. Chrześcijaństwo to nie zdrajcy. Gotowi są sprzedać swoje chrześcijaństwo i swoje sumienie za byle co. Tak mamy też i tych Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę i właśnie tam zapominają, że to są Polakami. Albo tu w Polsce mieszkający. Jedzie do Unii Europejskiej i donosi na ojczyznę swoją, na matkę swoją. Sprzedaje po prostu, zdrajca. Jak kiedyś sprzedawali właśnie ojczyznę naszą Rosjanom i Niemcom, tak teraz Unii Europejskiej donoszą. Demokratycznie wybrani ludzie rządzą naszą ojczyzną, a ci uważają, że pomyłka. Oni też ich swojego. Stąd bracia dzieci potrzeba nam. Nie bójcie się ludzi, mój święty Jan Chrzciciel do nas. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ludzi, ale bójcie się tych, którzy zabijają duszę człowieka. Bracia i siostry, trzeba nam wzorców jakichś do naśladowania. I są do tego, że tego ja myślę, ja sobie dzisiaj postawmy na cel, na zadanie do naśladowania, że człowiek kochał Pana Boga z całego serca. Czy my kochamy Pana Boga? Kiedy ostatni raz skończyłeś ze swoim dzieckiem w rodzinie, mówisz tacierz? Kochasz go rzeczywiście z całego serca? Tak kochasz swoje dziecko, swojego męża, czy żonę, czy swojego narzeczonego, czy dziewczynę? Jeśli latuje tam, co on robi, gdzie jest w tej chwili, jak się zachowuje, myślimy o tych, których kochamy. A Pana Boga cały dzień przejdzie, ani raz nie poleciałabyś ku niemu. Jak trwoga to do Boga, o to potrafimy składać ręce i modlić się. Panie Boże, jeżeli to pomóż. Jeżeli jesteś, to daj. Jeżeli jesteś, sprawa by było inaczej. Przypomina mi się, opowiadałem to kiedyś tam w Działoszynie, gdzie czcigodny nasz mój wasz krajan, bo przecież jest tutaj również krajanem. Kiedy pewnego dnia
przed kościołem zasłabł taki człowiek. Próbowano go reanimować. On mówi, dajcie mi święty spokój, powstawcie mi gdzieś w jakimś miejscu spokojnym, cichym, żebym ja mógł sobie trochę odpocząć. Więc nie było gdzie, wnieśli go do kościoła. W kościele było cicho i nagle usłyszał głos organisty. Biedny, kto ciebie nie zna odpowiedzia i nigdy nie słyszał twojego imienia. Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia. I tutaj właśnie zaczął płakać, szlochać. Zaczęli się interesować, dlaczego on tak płacze, co się stało. Bo on mówi, nie byłem już tyle lat w kościele. Nie miałem czasu dla Pana Boga. Za słabo już w tym kościele wnieśli mnie, prowadzili mnie do tego kościoła i kiedy usłyszałem ten głos pieśni maryjnej, biedny do ciebie, pomyślałem sobie o mojej mamie, która śpiewała tą pieśni. Wyjechawszy od domu rodzinnego, żyłem tak, aby jak najwięcej przyjemności, jak więcej pieniędzy, zagubiłem się. Zgubiłem wiarę, nie chodziłem do kościoła, robiłem wszystko, żeby mieć jak najwięcej dzieci być. I stąd też ta matka się przypomniała i stąd też mój płacz powiedział. Bracia i siostry, niejednokrotnie trzeba by w kościele, kiedy się trumna otworzyła i nieboszczyk przez tej trumny krzyczałby na głos, gdzieście mnie tu wnieśli, bo za życia nie chodził do kościoła. Bo on miał Pana Boga wszędzie. Jak to mówił ksiądz też w Działoszynie, że przyszedł doświadczenie, że chce być ojcem chrzestnym. A ksiądz mówił, ja się nie widzę, na polędzie cię nie widzę, ani w kościele cię nie widzę. Jakże mogę pisać takie zaświadczenie? Ale Panów jest wszędzie, odpowiada księdzu tłumaczącu, informując księdza o tym, że Panów jest wszędzie. Ja jak chcę pomodlić się, to jadę do lasu. A ksiądz mówi do niego, to jest byłeś niczego, jeśli takie zaświadczenie ustali. A nie przyjdzie do mnie do kościoła, trzeba chodzić w niedzielę, święta, modlić się. Kiedy mieliśmy również różaniec w ręce, na ustępku sobie powiesimy. Dynta nam po prostu. Patrzcie, jak ja jestem wierzący, mam na usterku ruszanie. Za kiedyś go miał ręce. Kiedy rzeczywiście miałeś ręce pismo, modliłeś się. Oczywiście są wśród was tacy wspaniali. Trudno mówić, że wszyscy tak nie jesteśmy. Są ludzie tacy wspaniali, jakim jest, może wymień sobie sam. Bo masz taki wzorzec naśladowania. Może twoja mama, twój ojciec, może sąsiad, sąsiadka. Ci ludzie oczywiście modlą się, rozmawiają z Panem Bogiem, zaczynają z modlitwę, jedzenie z modlitwą, kończąc dzień z modlitwą. Kiedy są nabożeństwa, przychodzą do mszy świętą. Bo my tak pięknie, jak tu w świątyni nie mamy ciekawa Pana, tak ustawić sobie czy w piątek, czy każdy piątek, czy codziennie o 15:00. Krokę do miłosierdzia Bożego, tak jak teraz jest popularna, tak krokę do miłosierdzia Bożego przyjść. Albo podzielić się rodzinami. Tu sołtys, pani Kasia umie to zrobić, bo jest dobrym sołtysem. Mogłaby to podzielić i każdy mógł przyjść, czy dwoma rodzinami, czy którą osobami pobić się tutaj właśnie w tej świątyni, żeby nie była zamknięta ta świątynia, bo Pan ma Jezusa już blisko macie. Pan Jezus jest tu, w tabernakum. Kiedy byłeś ostatni raz u Komunii Świętej, u spowiedni? Stąd też te pytania, na które próbujemy sobie odpowiedzieć i próbujemy sobie również odpowiedzieć, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, dla co warto życie dać. Taka piosenka Oazowa kiedyś była. Kończąc, chcę przypomnieć jeszcze taką historię, że działa się niedzielny poranek w Ameryce Południowej. Do mojego kościółka na pogranicy Wenezueli, Kolumbii, w czasie sprawowania mszy świętej wtargnęli uzbrojeni partyzanci. Wszyscy zgromadzeni z przerażeniem patrzyli na ruchy karabinów skierowane w ich kierunku. Jeden z partyzantów wypchnął kapłana na zewnątrz na rozstrzelanie. Po czym dowódca powiedział, kto wierzy jeszcze w tego Boga, niech wystąpi.
końca długa cisza. W końcu wystąpił jeden z wierników, powiedział prosto: ja kocham Jezusa. Żołnierze wytarli go brutalnie, wyrzucili z kościoła. Po nim wystąpiło kilku wiernych, którzy przyznali się do Chrystusa. Zostali brutalnie wyrzuceni z kościoła. Następnie dały się słyszeć na zewnątrz strzały maszynowej broni. Nikt więcej ze zgromadzonych w kościele nie odważył się przyznać do Chrystusa. Grobową ciszę w kościele przerwał głos szefa partyzanta. Nie macie prawa zostać tutaj. Następnie wyrzucili ich wszystkich z kościoła. I wyrzuceni ogromnie byli zdziwieni, gdy na zewnątrz ujrzeli stojącego księdza i grupę wiernych, którzy przyznali się do Chrystusa. Dowódca partyzantów rozkazał powrócić kapłanowi wiernym, którzy wyznawali Chrystusa, aby kontynuowali przerwaną mszę świętą w kościele, a pozostaje powiedzieli: stójcie na zewnątrz do czasu, aż będziecie mieli odwagę wyznać swoją wiarę. Po czym partyzanci znikli w dżungli. Takie opowiadanie, ale mówiące dużo. Nie wiem, jak bym ja się zachował w takiej sytuacji, gdyby ktoś tu przyłożył mi. Myślę, że na tyle było mnie stać. Muszę to powiedzieć, bo kocham Pana Boga, że może bym poświęcił swoje życie, ale nie wiem. A Ty, a ja, a jeszcze inni, a obok Ciebie, a Twoje dziecko, czy my rzeczywiście kochamy Pana Jezusa, czy my wierzymy w to, co On mówi? Czy wierzymy, że mamy jakieś powołanie, jakiś cel życia? Czy wiem, że moje życie się kończy? W jakiś czas skończy się to. To jest u mnie cmentarz, czy spadł przed pochowem. A przecież nie z chwilą śmierci się kończy życie. Bo to tragedia. My wiemy dobrze, o tym Chrystus mówi, zmartwychwstały Chrystus mówi, że wierzę w życie wieczne. Ja wierzę w życie wieczne i Pan Bóg to wszystko, co na tej ziemi czynimy dobrego, wynagrodzi. Za zło ukaże. Ukaże karą rzeczywiście taką, jak na ziemi trudno sobie wyobrazić. Stąd też bracia i siostry powołanie świętego Jana Chrzciciela w dniu dzisiejszym. Prostujmy swoje ścieżki. Prostujmy swoje drogi. Bądźmy lepszymi miłowani. Może nam się uda. Poprawiajmy, co można poprawiać. Żeby nie było takiej sytuacji, jak teraz słyszałem, wczorajszą historię. Opowiada się kobieta, która opiekuje się matką. Matka ma 94 lata. Jak miała 90, straciła przytomność i leży. Córka jej opiekuje się nią przez 4 lata. Karmiąc ją, nie da się karmić normalnie, bo ma usta otwarte. Tylko nie je, nie rozmawia, tylko po prostu strzyka do usty i wkłada pokarm. Trzeba umyć, trzeba. To jest heroizm tej córki. A druga córka, ponieważ mama zapisała taką pewną jaką chałupkę tej właśnie, co się opiekuje, powiedziała: mam cię w nosie, mama się zapisała, to sobie po prostu karm, wychowuj to swoją mamę, trzymają przy życiu. 4 lata nie odwiedziła mamy. Wyrodna, płynem, matka? Nie. Bo ona musiała to chodzić w jakiś sposób. Powiedziała, że to dziecko się należy. Stąd też mówię: wyrodna córka. Żebyśmy nie byli wyrodnymi synami, córkami Boga. Stąd też cieszmy się strasznym dobrem, bo tyle dobra mamy w sobie. Tyle dobra i poświęcenia w waszych rodzinach, że chciałoby się klaskać, patrząc na jednego z was tutaj żyjącego, a drugiego człowieka poświęcającego wszystko, co może drugiemu człowiekowi i nie tracącemu nadziei, że Pan Bóg to widzi, a jednocześnie mającym jak gdyby taką moc, siłę, bo czerpie ją z modlitwy i z Eucharystii. Garnijmy się, bracia i siostry, do Pana Boga. Tak szybko się żyje, tak krótko się żyje. Niech to życie będzie piękne, czego Wam i sobie życzę. Amen. Wierzę w jednego Boga Ojca.